Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcineczek z tej gry. Tak się przyglądałem opcjom dźwięku, bo usłyszałem, jak potem sobie przeglądałem tamten odcinek, że głos lektora polskiego prawie nie było ani słychać, jak jakieś notatki się podnosiło. To wykminiłem, że ogólnogłośność zrobię na 100. Głośność muzyki ograniczymy do 25. Głośność głosu to zakładam, że to jest właśnie to. Głośność efektów, no to głośność efektów. Zobaczymy, czy teraz będą te notatki głośniej czytane, czy nie. Mam wrażenie, że jakby polska ścieżka dialogowa w niektórych momentach po prostu została ciszej nagrana. W Polsce my nie potrafimy chyba w audio robić. No więc zobaczymy. Na razie kontynuujmy tę cudowną grę. No z tego co widziałem, nie jest jakaś specjalnie długa. Ale, że tak powiem, jakby było więcej widać, to może bym to szybciej przeszedł. Ale generalnie, tak, no, czytałem tam na Steamie, że nawet jak mapę przeglądamy, to zapalamy światło i nas te, nie wiem, zjawy widzą. Oczywiście czerwone to jest północ. tak, północ. A ja najchętniej bym powiedział, sobie bym poszedł. Ciekawi mnie, bo tak przebiegłem przez te tereny. I jestem ciekawy, czy czegoś tu nie pominąłem. A druga sprawa jest taka, że raczej chyba nie powinienem zabłądzić, ale czy te zjawy, czy coś nadal tu są? Czy one były tylko przez chwilę i tyle? Dobra, pójdziemy, zobaczymy. To jest jakiś, wygląda jak cmentarz. Ej, dobra, kurka wodna. Bo tak naprawdę ja nie wiem, gdzie ja jestem. Rozumiem, że cerkiew jest tutaj. Jak pójdę na południe, to będzie okej. Czy to pokazywało jakoś ten... Jak to się nazywa? Wydaje mi się, że widziałem... O, właśnie to. Ej, tak widziałem. Tak widziałem. To tak się zastanawiam. To jest jakaś notatka. Ale jak ja szedłem? Tutaj poszedłem tak jakoś naokoło chyba. To był ten most. Pobiegłem na północ. Tak wychodzi. Więc warto by było zbadać jeszcze ten teren, żeby pójść tutaj. Czyli tu zakładam, że jest droga dalej do tego czegoś czerwonego. A my stąd przebiegliśmy i tu jest... Tu jest południe. Nie, fajna ta gra. Jest taka dezorientacja totalna, że to masakra. Lesi nie było. Tutaj widzę, teren jest dosyć ograniczony. Dobra, co tutaj dają? Po lewej. Nic nie dają. Nie, tu ogólnie, jakby to powiedzieć, ta mapa nie jest za duża.
tylko trzeba się zacząć orientować w tym terenie. Pobyć parę godzin i się zapamięta. Zaraz, tylko żebym wiedział, że tam jest tą cerkiew widać. Czy się w takiej gierce, kurde, też zimowej, co nastąpiła jakby taka super zima w Kanadzie, trzeba było przetrwać. Trzeba było ubranie cerować i takie tam sprawy. Chętnie bym w nią pograł. Kupiłem kiedyś na Xboxa, pamiętam. Jak jeszcze był chyba tylko jeden rozdział fabuły. A w przetrwaniu... Nie pamiętam, że tam wilk mnie zabił kiedyś. Dobra. Ciekawe, tutaj idę, śnieg przestaje padać. Czym się zdawało? Fajnie, że nie ma tych kolesi przynajmniej. A jak będą, to najwyżej... ten... Mam sejwa w kościele, nie? Znaczy... w cerkwi. Ale tu chyba... chyba nic nie ma. Zatem... nie wiem, gdzie jestem. Powiem szczerze. Ponoć, jak są te kartki... znaczy ponoć, jak są te kartki, to jest słychać, ale... chyba stąd? Nie wiem, skąd ja przebiegałem. Wtedy biegłem jak szalony, kurde. Piękny księżyc. Cerkiew widać. Dobra. No tu jak się w takie krzaczory człowiek wali, to... kurka wodna. Ile tego jest? A coś tutaj? Jest jakiś napis? 58 25. A to tak, takie wskazówki to dają? 58. To chyba tą notatkę mi pokazało? Że ja tu jestem teraz. 58. To mi pokazało, że jestem chyba tutaj. Chyba. Jakiś zawalony most. To mnie tu chyba nie było. Przynajmniej nie pamiętam. Zejść? Nie wiem. Ale chyba to byłem. Tu byłem, to Nechalik. Skoro notatkę mam podniesioną. Nie mam pojęcia. Idę, wracam się do tej cerkwi i ten... i... o, tam się coś paliło. Jakieś światełko jest. Jakby w jaskini. Kurde, ja myślałem, że mi pokaże, w którym miejscu ja jestem. Nie wiem, ja to chyba jestem jakiś... ten, dobra.
Tu z tego co widzę nic nie widzę. Czy głuchy jestem? Wydaje mi się, że coś słyszałem. Oprócz burzy. Nie wiem, nawet jakby to była ta kartka by się jarała. To potem się nachodzi? Nie, to chyba... Nic nie słychać. Why, Leo, why? Najlepsze to jak ktoś w tą grę grał i teraz ogląda i ja przechodzę obok czegoś, co mógłbym znaleźć. A ja tego nie widzę, to jest najlepszy motyw. Dobra. Chciałbym zobaczyć tutaj, co się dzieje tutaj. Tutaj wyglądało jakby coś z tego miejsca chyba było. O, właśnie. Zapisywanie. Gdzie ja jestem? Ja myślałem, że ja na lewo idę. Ja to dobry jestem. Dobra, ale mamy obóz, mamy save'a. Jak się latarkę zapanowa? Naciśnij A. Dobra. Czyli co? Co ja teraz zrobiłem? Czemu teraz to mi się przygasiło, a na przykład tutaj jest w pełni czerwone? Nie mówię mi, że możemy między tymi obozami się przenosić jakoś. Serio? dobre. Znaczy, słabe, ale dobre. Okej. Ciekawe, co to mi miałoby, w czym miałoby mi to pomóc. Ale okej. Czyli to znaleźliśmy obóz. Dobrze. I ten obóz jest tutaj. I ja kurde nie wiem. Myślałem, że czerwony to jest północ. Ja je zgłupiałem. Ta gra tak ryje beret. Że to historia. Grunt, że tych batafianów nie widać. Zaraz, no jeżeli kościół mamy po prawej za sobą, czyli jakby patrzymy się tutaj. Nie wiem, powiem szczerze, że nie chcę mi się myśleć. Jak ja to widzę, jak ja tego nie widzę. Tutaj jest to zamarznięte, co chodziłem przed chwilą. Tutaj. Zdawało mi się, że coś słyszałem. Albo mam zwidy. To jest ten most, do którego znowu idę. Czyli jakby drogę prowadzi do tego mostu. Tutaj nic nie widzę. Chyba. Dobra, czyli tak. Patrzę się teraz gdzieś jakoś tutaj. Stąd przyszedłem chyba. Ale tu byłem? Nie wiem. Dobra. Idziemy na ten most. Tam widziałem, że można z niego zleść.
Chyba. Chyba. Bo tutaj co? Myśmy się wracali? Gdzieś? Bo to by było to? Fajnie by było, jakby ten most mi zaznaczył. Ewentualnie może to są jakby namiary tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. 58-25. 58-25, no 58-25 to jest to. A byłem tam, skoro notatka jest podniesiona. Tak więc ja zakładam, że tu można chyba zajść, tam jest jakieś drzewo. Kim jesteś? Nic nie mów. Wpuść mnie tylko, a sam sprawdzę. I słabo słychać tego lektora, moim zdaniem. I co ja mam zrobić? Tak zrobić? Zaraz potem nie będę słyszał. Ale nie robi różnicy. Nie wiem, albo mam upośledzonego peseta, albo coś. Siła głosu. Którego głosu? Może to pod efekt podchodzi? Nie wiem, no. Wyciszmy burzę w ogóle. Zobaczmy. Dobra. Zobaczmy, jak to będzie teraz się prezentować. Bo nie wiem. Idziemy. Boję się, że tak sobie przyciszyłem, że nic nie będę słyszał. Zaraz. Okej, okay, przeszliśmy po drzewie, po coś. Głucho wszędzie, co to będzie? Oj, oj, oj. To jakieś te... Totemy? Tutaj nic nie dają ciekawego. Wygląda, że możemy iść tam dalej w lewo. A tutaj? Czy my tu nie możemy iść dalej? Nie, nie możemy. Czy możemy? Możemy iść. A jakbyśmy poszli tutaj? Dobra, ja zasadniczo już się zgubiłem. Powiem szczerze. Znaczy wiem, że tam jest cerkiew, ale ja w ogóle tej mapy nie ogarniam. Powiem szczerze. Myślę, że jakby do drugi raz tą grę przechodził, to będzie zupełnie inaczej. Najgorzej, że żadnej notatki nie znalazłem. A bez notatki... Notatka robi save'a, to jest plus. Dodatkowo popycha fabułę, przypuszczam. A to drugie dodatkowo zaznacza mi ją na mapie. To wychodzi, że tylko w tą stronę możemy iść. No dobra. Aj, gro. A, tu można też wejść? Chyba tyle.
to jakieś... Można iść za totemami? Okej. Ja oczywiście nie pójdę za totemami, ja pójdę tu w lewo. No ale tu nic nie ma. Czyli jedyna droga słuszna jest tutaj. Zatem... No to co, ja nie wracam pod ten most z powrotem? Tu jest jakieś... przejście? Jest. Okej. I rozumiem, że możemy iść dalej. Okej. Słyszę kartkę. A nie, to tu... Serio? Już myślałem, że nie podniosę. Siedzimy w pokoju numer 23. Choć siedzimy, to nie do końca dobre słowo, bo w zasadzie biegamy w kółko, próbując dopakować ostatnie potrzebne rzeczy. Puszki z jedzeniem, narzędzia i co tylko wpadnie nam w ręce. Chcemy być pewni, że zebraliśmy wszystko, co tylko może nam się przydać. Zaczyna nam brakować czasu. Cholera, nie mam pojęcia, gdzie podziałam pasek. Jestem przekonana, że o czymś zapomnieliśmy. Już jesteśmy niemal gotowi. Zgubiliśmy nóż, liczymy pieniądze. Pokój zostawiamy w kompletnym nieładzie. I oto siedzimy wreszcie w pociągu. Śpiewamy wszelkie znane nam piosenki. Wymyślamy nowe. Wszyscy są podekscytowani. Wreszcie koło 3 w nocy idziemy spać. Zastanawiam się, co nas czeka na miejscu. Co zobaczymy. Jak daleko dotrzemy. Słyszę spokojne oddechy reszty grupy. I widzę śnieg za oknem. Mam nadzieję, że teraz było słuchać. Było słychać ją. Może. Dobra. No zamykaj. Jak to się zamyka? Czy notatka była wbita w taki ten? W życiu bym nie zauważył. A, właśnie. Gdzie ten most jest? Tu jesteśmy? Nieźle. A gdzie ta latarnia jakaś? Znaczy latarnia. To czerwonego coś. Zakładam, że był sejwik. Sejwikowski. Jak pięknie księżyc zmieszczony. Na dół czy na górę? Zaraz. Rozumiem, że tędy poszliśmy. Być może tu idzie na dół. To jest to. A my możemy pójść tutaj? Weź, człowieku. To idę tutaj. Tego właśnie szukałem. Co to jest? Jakiś maszt radiowy? Jakiś otwarty teren? To wygląda jakby ogólnie się posypało wszystko.
mam tam dojść do tego? Co to jest? To wygląda jakby jakiś statek się rozbił, samolot w sensie? Czy to resztki z tego czegoś? Nie wiem, patrzę z nadzieją, że jakieś te notatki znajdę, ale... W sensie co? Aha, dobra. Bo już się bałem, że to jest jakiś potworek. A to jest to żółte coś tam. Zjawa, która nas poprowadzi. Siema. Jakiś bunkier? Zobaczmy, tu widzę już jakąś notatkę, której nie słyszałem. I co, tego już nie czytamy? Raport radzieckiej jednostki badawczej. A, bo to może był... To jest ta niebieska notatka, która jakby... jest dodatkowa. Pierwsze zdarzenia miały miejsce w latach 50. 53. 53. roku w okolicach miasta Igarka przy budowie transpolarnej magistrali kolejowej. Prace nad budową linii przerwano, a wydarzenia utajniono. Świadków zgodnie z rozkazem wyeliminowano. Zgodnie ze zeznaniami 17 października 50. roku na wysokości obozu 503 na zachód od miasta Igarka doszło do emanacji nieznanej siły, która spowodowała natychmiastową śmierć 42 robotników. Ciała dosłownie wyparowały na miejscu zdarzenia. Pozostały jedynie, jak określili świadkowie, cienie. Zdarzenie było nagłe i krótkotrwałe. Kolejne zdarzenie miało miejsce 3 lata później, 14 marca 53. Wtedy też wyżej wymienionym obozie doszło do efektu zastygnięcia. Ciała 12 robotników znieruchomiały. Po oględzinach stwierdzono zgon. Ciała do dnia dzisiejszego nienaruszone w stanie przechowywane są w sekcji 12 kompleksu badawczego Siewierzk. Dobra. I co tu dają? Coś? A jak ja bym jeszcze tu nie chciał wchodzić? Halo? Bo przypuszczam, że jak tam wejdę, to... To nie wejdę. Nie. Co? A właśnie. Gdzie ja jestem? Czyli tutaj jestem, tak? Hej, bracie, bo się ciemno robi. Ściemnia się. Światełkiem poprzyciągamy tych debili. To lepiej pogasić, ale... Jeszcze bym sobie pozwiedzał, ale tu zasadniczo... Teoretycznie nic nie widzę. Jeszcze bym zobaczył po tamtej stronie. Jak dam radę wejść. Co tutaj jest? Zaraz tam wejdziemy, tylko chciałbym bliżej tego masztu jakoś podejść. Schodami na dół. Tu byłem na lewo. Tu zaraz na prawo pójdziemy. A tutaj co dają? Serio? Kolejny obóz? Nie mów. Że dają kolejny obóz. W sumie... Jak to mówią, patrzę, ale nie widzę. Czyli tu jesteśmy, tak? Zdawało mi się, że tu poszedłem.
kompasie, a właśnie, a kompas sam jak się wyciąga? O, poradnik jest. Właśnie. Jest pokazane. Nie, no nieważne, dobra. A, tak się wyciąga kompas, dobra. Tu kolejna ścieżka, kurde człowieniu. Co tu dają? Jakieś tak przycichło wszystko. Co to za most? Nie no, jak kurde to jesz? Ja już się gubię. Tu jakiś ten... Kupa drzew. Tam się coś świeci. Dobra. Idę do tego masztu tam od lewej i schodzę na dół. Zobaczymy co dają. Ale nie wiedziałem, że tu takie obozy dają. Że da się przemieszczać szybko. To trochę tak... Aha. Psuje coś, moim zdaniem. Co tutaj jest? I czemu muzyka przycichła? Aha. Tu mamy tak zwaną ślepą uliczkę. O! Namiary jakieś. 60-47? 60-47. To trzeba by sobie chyba ten... Ej, to pokazują mi namiary na notatki. Rozumiem. I chyba wszystkie te punkty można odznaczyć. Znaczy ten, należałoby. Może się kiedyś tym wezmę, za to wezmę. Okej. To tą notatkę znalazłem, czyli... Na tych skałach nam pokazują notatki, które możemy podnieść. Tylko pytanie, czy te notatki są... poboczne, czy dla fabuły. Coś tutaj nam wraca. Czy ja coś tutaj mam jeszcze do zobaczenia? Czy tak nie bardzo? Stąd przylazłem? Możliwe. Tutaj też byłem? Też możliwe, kurde. Masakra. Idę do tej anteny i schodzę na dół. Bo tak się czaję. Ale to... Bo to jest ta gra chyba, żeby tak no... ją rozgryzać, zwiedzać te sprawy. Zaraz, tam jakoś było inne wejście. Czy mi się wydaje? Jakoś tak widziałem, że spojrzałem na nią od góry. To jest ten obóz, dobra. Tutaj, co było? Ślepe przejście, tak? Tu się nie da wejść, dobra. No już kurde... pobłądziłem. Jakoś blisko byłem tego masztu w którymś momencie. To chyba jak będę się trzymał lewej ręki ściany, to chyba tam dojdę, nie? A dobra. To może tu rzeczywiście byłem.
i chciałem iść tu w lewo, dokładnie. Tylko, że tu nic nie ma. Dobra, trendalam się do środka. Jak znajdę wejście. Czyli tą kładkę sobie przed chwilą. Ja pierdziu. Gdzie ona była? Oj, zasapiesz mi się. Właśnie gram facetem, babką. Już odpocząłeś, Maś? Tu zakładam, że już zwiedzałem. Dobra, idziemy. Nie ma na co czekać. Już i tak zmarnowałem. O! 55-40. 55-40. Tu też byłem przypadkowo. Dobra. No dobra, jak tam wejść, panie? Kurde. Już tam byłem dzisiaj. Ciekawe, co tam jest w środku. Oprócz schodów, oczywiście. Jakaś kartka. Okej. Okej. A nie. Myślałem, że to kartka jest. A to się w kołże światło odbija. Ale lama. A jak ze światełkiem to wygląda? Światełko zasadniczo prawie nic nie daje. Co to jest? Jakieś drzwi? O! Dobrze, tym się wyrażę. mam nadzieję, że nie zapomnę tego wypipkować. Ej, serio? Tak daleko? Co za chamłe. Idzie sobie jak człowiek, a tu ci leci coś na tyłek. Dlatego mój kanał nigdy nie będzie family friendly. Znaczy, nie no. No. Jak będę tak przeklinał. Czyli zakładam, że tam trzeba po prostu to może przebiec szybko. Albo jak zginę drugi raz, a tam się nie dało się przed nim, to chyba trzeba se darować. Może coś tutaj. Ale nie no, była ta postać. Zachęcała, żeby tu wejść. Dobra, czyli idziemy ile możemy, a potem w długą dajemy. Może uda się uciec. Dobra, idziesz. I co, jesteśmy bezpieczni? Okej. Okay. Ciśnij, cóż tu mamy. Przez dłuższy czas nie mogłem natrafić na żadne ślady. Bardzo Tropy cicho pojawiały mówi. Pojawiały się i znikały, jak gdyby ktoś bawił się ze mną. Jakby ofiary przemieszczały się. Już niemal byłem pewien, że coś widzę, że za kolejnym drzewem odkryję coś nowego, kiedy to ślady nagle się urywały. Było to dla mnie całkowicie niejasne. W końcu około południa dotarłem na niewielką polankę, gdzie na środku znalazłem oprawiony pamiętnik. Jak się okazało, należał on do członków wyprawy. Zamieszczali w nim swoje przemyślenia i uwagi. Ważne, znalazło się tam również
kilka niewyraźnych zapisów, najpewniej dokonanych po ciemku. Dotyczyły one sytuacji, w jakiej się znaleźli. Może to rzucić nowe światło na sprawę. Pamiętnik po dogłębnej analizie badaczy załączam do niniejszego raportu. Musimy kontrolować przebieg śledztwa i w odpowiednim miejscu powiedzieć stop. Fakty dotyczące zdarzenia nie mogą przedostać się do opinii publicznej. Pamiętnik? Siedzimy w pokoju numer 23. Choć siedzimy, to nie do końca dobre słowo, bo w zasadzie biegamy w kółko, próbując dopakować ostatnie potrzebne rzeczy. Puszki z jedzeniem, narzędzia i co tylko wpadnie nam w ręce. Chcemy być pewni, że zebraliśmy wszystko, co tylko może nam się przydać. Zaczyna nam brakować czasu. Cholera, nie mam pojęcia, gdzie podziałam pasek. Jestem przekonana, że o czymś zapomnieliśmy. Już jesteśmy niemal gotowi. Zgubiliśmy nóż, liczymy pieniądze. Pokój zostawiamy w kompletnym nieładzie. I oto siedzimy wreszcie w pociągu. Śpiewamy wszelkie znane nam piosenki. Wymyślamy nowe. Wszyscy są podekscytowani. Wreszcie koło 3 w nocy idziemy spać. Zastanawiam się, co nas czeka na miejscu. I co, tyle kartek mi się przewija? A nie, kurde. Gałkę trzymałem w lewo. No, ta babka jakoś trochę głośniej gadała. Ła. Ła. W każdym bądź razie, jak trafię na te strony pamiętnika, to je postaram się ten odpowiednio nagłośnić. Rozumiem, że jestem tutaj. Dobra, coś możemy tu jeszcze podnieść. Save był, bo nawet nie widziałem. Tutaj raczej nic nie ma. Jakiś obywatel. Tylko czemu się te drzwi otworzyły jakieś i zamknęły? I tylko tyle w tym miejscu? I aż tyle. Tak się zastanawiam. Co my mamy teraz tu robić? Czy mnie zaatakuje coś? Czy burza przeszła? Czas nie leczy ran. Nauczono mnie tego, wpojono mi tę prawdę za pomocą bólu, okrucieństwa i kłamstw. Wyciągnąłem z tego naukę. Zapamiętałem. Dotknęło to niemal istoty mojego zrozumienia, stając się prawdą objawioną. Kiedy wlekli mnie połamanego korytarzem, kiedy operowali, sprawdzając, jak przestawiły się moje organy, kiedy wpuszczali mi do głowy najgorsze koszmary, kiedy zszywali, składali i cucili po to, żeby testować nadal granice wytrzymałości. I kiedy po latach powiedzieli mi, że moja żona nie żyje. Czas nie leczy ran. Czas nie leczy ran. Ty. Czas nie leczy ran. Wypadałoby chyba jakoś ten... Tutaj trafić, nie? Czyli tu do obozu i pójść jakoś w prawo. Zaraz, a jak my mamy tak, co zakładamy, że to jest północ, tak? Jeżeli zakładamy, że to jest północ i się patrzymy na północ, to stąd przyszliśmy. Tu byłem? Tony Halik? Ciekawe.
Dobra, chowaj mi ten kompas. Zobaczmy jeszcze raz. To jest jakaś na lewo do noga. Znaczy na pewno wrócę tam do tego obozu jeszcze raz. Zrobię ten podróż w lewo i w prawo. Do obozu drugiego i wrócę, żeby mi się saving zrobił. I kończę na dzisiaj, ale... Ale kurde... To nie wygląda, żeby to była jakaś droga na lewo. Chyba, że ona... Tam jest tak koślawa, że gdzieś tutaj jest ta droga na lewo. Ciekawe, co tam jest. Ciekawe. Cerkiew widać, widać. Dobra. Widzę, że nic nie widzę. To wracam do obozu. Zrobię sobie save'a i widzimy się w kolejny piątek. I będę dalej szukał karteczek. I przeklinał, jak się przestraszy. Tylko pytanie, to była droga do obozu, czy nie? Czy jest do tego mostu było? Dobra. To było zejście, z którym się nie zdecydowałem schodzić. Ale mogę kawałek zobaczyć. Co mi szkodzi, nie? Myślę, że po tym drzewie się schodzi gdzieś, znaczy przechodzi. I co, ja bym tędy szedł? Północ. Ja się nie zabiję? Gdzie ja kurde idę? Miałem iść do obozu. Człowieku. Najwyżej, jak zginę, to mnie cofnie do save'a. Gdzie ja nie jestem? Co ja robię? Co mną powoduje? Miałem kończyć, ale oczywiście, jak zawsze. Pójdę, zobaczę, co dają. I totalnie nie wiem, gdzie jestem. Jakaś jaskinia. Gdzie ja jestem? Zaraz się okaże, że na początek wróciłem. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Super. Tu już nie pada. Daje na takie te wędrówki. Wygląda mi to znajomo, jakbym tu był. Czy tak na pewno było? Że tu byłem? Jakieś jaskinie? Człowieku. Gdzie ja jestem? Jakiś wodospad?
co to jest? Dajcie jakiś punkt zapisu, ludzie. Coś szumi. O, widzę, że dochodzę coraz bliżej tego czegoś. Ale jakiś szum słyszę. Tam jest ta stacja radarowa. Tak zakładam, że to radar. Tu mogę zejść? Czemu ja tu idę? Tego nie wie nikt. Kartkę słyszę. Gdzieś. Tak jakby tam. Jak podniosę kartkę, będzie safe i będę wiedział, gdzie jestem. No tam na górze jest chyba. A ja nie wiem, jak tam wejść. Kurde, no. Może tutaj da się wejść. Ej, to niesprawiedliwe. Słyszałem kartkę. Tam jakby. Ja nie mogę. Po prostu. O, jest. Też. Ale to chyba nie ta. Ale dobra. 7 rano. Dotarliśmy na miejsce. Spotkaliśmy grupę mansów. Mają dziwne przyrządy służące, jak przypuszczam, do polowania. Mieliśmy też do czynienia z miejscową gościnnością, kiedy odmówiono nam wstępu na dworzec. Powodem podobno było zbyt głośne śpiewanie. Ale za to bardzo miło przywitano nas w tutejszej szkole. Mieliśmy trochę czasu, więc spotkaliśmy się z uczniami i opowiedzieliśmy im o planach naszej wyprawy. Gdy dotarliśmy ponownie na stację, jakiś pijaczek oskarżył nas o kradzież portfela. Na scenę wkroczyła policja, ale na szczęście po kilku wyjaśnieniach sprawa rozeszła się po kościach. W pociągu przez całą noc rozmawialiśmy o miłości, religii, polityce. Kiedy poczuliśmy się zmęczeni, poszliśmy spać. Ale ponieważ przedziały nie były zamykane, postanowiliśmy czuwać i co kilka godzin zmienialiśmy się na straży. Jakieś niepokojące myśli zaprzątają mi głowę. Momentami przestaję być przekonana o tym, czy jesteśmy gotowi do tej wyprawy. Być może źle oceniliśmy swoje możliwości. Inni twierdzą, że damy radę, ale ja się boję. Mam dziwne przeczucia. Jakby czaił się za mną cień strachu. Nie potrafię tego wyjaśnić. Chyba czas się zdrzemnąć. Okej. Okay. Zobaczmy, gdzie zaszłem. Gdzie ja jestem? Gdzie ja tą notatkę znalazłem? Tu? Tu? Dobra, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ale tak, no jedyne, co przychodzi mi do głowy, to było... Tego nie pamiętam. Chyba. Jakiś mostek. O, wygląda jak czaszka. Fajne. No nic, dzięki za to obejrzenie kolejnego odcinka. Drugiego. Trzeci zapraszam, tak jak wspominałem już. W kolejny piątek na 18:00 na seans zapraszam. Dzięki jeszcze raz, uciekam. Hej.